Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaprosiłem na kanał Damiana Ochtapińskiego, fotografa górskiego, fotografa trekkingowego. Damian lubi bardzo chodzić po górach, też wspinać się po górach i przywozi z takich wypraw naprawdę fenomenalne zdjęcia. I dzisiaj Damian opowie nam właśnie o tym, jak on fotografuje w górach, jakie ma podejście do tego tematu, bo ma troszeczkę inne podejście niż wielu fotografów krajobrazowych i warto zwracać właśnie na takie inne podejścia również uwagę, ponieważ one mogą poszerzyć nasze horyzonty dotyczące fotografowania. Natomiast po poradach od Damiana, jako że ja też jestem miłośnikiem górskich wędrówek, takiego trekkingowania, można powiedzieć, to przygotowałem również szereg porad ode mnie. Po prostu jak podchodzę ja do tego tematu fotograficznego, na co zwracam szczególną uwagę i jakie też mogę Wam wskazówki przekazać, oprócz tego, co przekazał oczywiście Damian w tym filmie. I też te porady wykorzystacie nie tylko po prostu w górskich wędrówkach, ale po prostu podczas podróżowania, przemieszczania się, podczas fotografii krajobrazowej. Także zapraszam na seans, naprawdę będą przed nami ciekawe porady. I właśnie, pamiętajcie o kciuku w górę, bo to też pozwala mi zapraszać kolejnych gości. Jeżeli widzą, że aktywnie oglądacie ten odcinek, zostawiacie kciuki w górę, zwiększa się też zasięg filmów, także koniecznie kciuk w górę i oddaję głos Damianowi. Serwus, z tej strony Damian i na zaproszenie Michała tutaj do tego cyklu o fotograficznych poradach mam przyjemność przedstawić Wam dzisiaj kilka porad na temat może nie stricte fotografii górskiej, tylko ogólnie jak warto do tego wszystkiego moim zdaniem podejść. No i taka pierwsza rzecz, która zawsze kojarzy się z tym, gdy pytamy o fotografię pejzażową, górską, wiecie, widoczki, to pierwszą poradą kogokolwiek będzie szeroki kąt. Kup sobie obiektyw z szerokim kątem. No i ja tej rzeczy troszeczkę zadaję kłam, bo tak naprawdę szeroki kąt to nie jest must have w górach czy w podróży. Uważam, że to w ogóle bardzo zbędne szkło. Wszędzie widzimy topowych fotografów, którzy fotografują bardzo szeroko, są we wspaniałych miejscach, o wspaniałych porach. Ale mi w pewnym momencie te zdjęcia się przejadły. Dużo większą dla mnie cenę stanowią zdjęcia, które pokazują coś więcej, jakiś detal, jakieś zbliżenie na coś w tej naturze, czy to na człowieka, czy na po prostu krzaki, zwierzęta, kamienie, czy wodę. Fajnie w ogóle opowiedzieć jakąś historię z kilku kadrów, nie szerokich, tylko po prostu na innych ogniskowych, trochę dłuższych, w jakimś zestawie zdjęć. Więc uważam, że i polecam czasem odstawić ten szeroki kąt na górskiej wycieczce. Warto po prostu nie skupiać się tylko na rozległych panoramach. Tak to podsumuję. Ja uważam, że na przykład zła pogoda w górach to jest dużo ciekawsza rzecz niż ta piękna, wymuskana, wschodząco, słońco, zachodząco, piękna, rozległa panorama. Dla mnie dużo bardziej i fajniej, łącząc ten już długi obiektyw, jeszcze z brzydką pogodą. Ja zawsze, gdy patrzę na takie zdjęcia, to dużo bardziej czuję góry. Dużo bardziej czuję ten klimat, który w nich bardzo często panuje. Bo te piękne wschody słońca to są naprawdę wyczekane momenty. Dużo częściej wydaje mi się, że ta pogoda jest w górach dość kapryśna, więc moją radą jest to, żeby na tą brzydką pogodę nastawić się pozytywnie, żeby szukać w niej również tematu, bo wydaje mi się, że ten temat dużo bardziej oddaje klimat gór niż ta wspomniana szeroka panorama z piękną pogodą, a pełen deszczu, zachmurzenia i wiatru kadr, który oddaje to, wiecie, mięso natury i pogody, myślę, że czasem jest dużo ciekawszy niż wiecie co. Kolejna porada to może troszkę mniej fotograficzna, ale na pewno ważna rzecz, jeżeli chodzi o podróże fotograficzne z towarzyszami, którzy fotografami za bardzo nie są. Jedną
ważną rzeczą według mnie, jaką powinno się przed wycieczką obgadać z innymi osobami, z którymi idziemy, to to, po co każdy idzie w te góry. Większość pewnie będzie szła po prostu, żeby się przejść, ale jeżeli dla Was fotografowanie w tych górach jest bardzo ważną sytuacją, bardzo ważnym elementem, to warto naszym towarzyszom przed wycieczką po prostu to powiedzieć, że na przykład potrzebujecie dużo więcej czasu, by na przykład skomponować jakiś kadr, bo coś widzicie, bo będziecie przystawać co chwilę, bo po prostu kontemplujecie, szukacie kadru, to się schodzi, ten czas mija. I jeżeli w naszej grupie, w której idziemy wspólnie w góry, będzie ktoś, kto liczy każdą sekundę, bo po prostu lubi szybko chodzić na przykład, no to mamy mały zgrzyt, bo my tu chcemy sobie postać i popatrzeć na żuczki, a ten nasz towarzysz pędzi. Więc ważnym punktem według mnie jest przedstawić sobie przed daną wycieczką to, po co idziemy. Szczególnie my jako fotografowie musimy zakomunikować, jak to będzie wyglądało. Nieraz na takich wycieczkach przez to, że nie zakomunikowałem na początku, to tak zazwyczaj chyba ulegałem jednak grupie i nie spędzałem tyle czasu nad danym kadrem czy ujęciem filmowym tyle, ile bym chciał, bo po prostu to musiałem zacząć gonić za kimś i tak dalej. Co psuje troszeczkę nam to, co szukamy na takim wyjściu w góry. A jak już jest naprawdę wielki zgrzyt, że my idziemy focić, a oni idą w góry, to serio czasem lepiej się nawet rozstać i potem gdzieś na końcu dnia spotkać, niż po prostu sobie nawzajem w jakiś sposób psuć wycieczkę. A jeżeli jesteśmy już przy ludziach, to kolejna moja porada to po prostu fotografowanie ludzi. Znów próbuję odciągnąć od tej pejzażowej fotografii bez ludzi, bo utarło się też według mnie coś takiego, że ludzie na zdjęciu rozległej panoramy to nie jest fajne, a ja uważam, że to jest właśnie wymagający element każdego kadru. Bez sensu. Konieczny element każdego kadru. Według mnie człowiek oddaje skalę. Przede wszystkim oddaje skalę. I nie mówię o człowieku, który jest ustawiony w jakąś śmieszną pozę na zasadzie pamiątki, tylko coś bardziej naturalnego. Ktoś stojący, obserwujący, też nie w jakichś, powiedzmy, instagramowych, śmiesznych pozach, wiecie. Tylko po prostu zwyczajnie robiący to, co na tym szlaku się robi. Czyli się idzie, czy wspina, czy cokolwiek innego. Myślę, że to zawsze po prostu mega fajnie działa. Immersja jest zupełnie inna. Czujemy tę wielkość gór bardzo często. Oczywiście można uzyskać i bez człowieka przepiękny pejzaż, który oddaje tą skalę gór, ale człowiek według mnie jest to jeden z tych najfajniejszych elementów, który pozwala tą skalę oddać najszybciej, najłatwiej. No i w ogóle immersja. No i jak już to wszystko połączymy, o czym opowiadam, to ostatnia moja porada to być zwyczajnie w świecie cały czas przygotowanym do stworzenia kadru. Czyli mieć cały czas gdzieś pod ręką aparat, czy to w jakiejś torbie, czy gdzieś na plecaku przypięty. Ważne, żeby on był cały czas pod ręką. Jeżeli będziemy cały czas w jakiejś takiej gotowości do stworzenia jakiegoś kadru, myślę, że bogactwo sytuacji, które się pojawi w tym momencie, jest nieograniczone. Czyli taka moja porada to bycie gotowym w każdej sytuacji na jakby szukanie tematu. Łącząc to właśnie z tymi ciasnymi kadrami, tymi na dłuższej ogniskowej, fotografując naszych towarzyszy, jakiś but na skalę, wiecie, jakieś takie detale wycieczki, które potem łącząc, oglądając razem fajnie oddają cały temat. A tematów jest naprawdę wielkie bogactwo na takim wyjściu. Trzeba tylko sobie otworzyć głowę i być gotowym po prostu na wszystko, co się dzieje. Może to, co opowiadam, to nie jest może fotografia górska, pejzażowa, coś w tym stylu, tylko może bardziej taka podróżnicza, przygodowa, używając angielskich słów adventure photography. Więc takie ode mnie. Nie wiem, czy można nazwać to radami,
jako takie punkty, ale raczej taki pięć sposobów może działania na górskim szlaku. Dziękuję za wysłuchanie moich rad. Mam nadzieję, że będą w jakiś sposób pomocne, choć to dość oczywiste wydają mi się mimo wszystko rzeczy. Ja oddaję głos Michałowi, bo pewnie też ma jeszcze coś do powiedzenia. Strzała. Teraz zanim przejdziemy do moich porad, mam dla Was bardzo ważną informację, ponieważ 10 lipca o godzinie 19 będzie miała miejsce premiera moich nowych presetów do Lightrooma i Camera Raw. I te presety będą zdecydowanie najlepszymi, jakie kiedykolwiek stworzyłem, a pracuję już ponad 10 lat w Lightroomie. Zestaw będzie maksymalnie uniwersalny, to po pierwsze, bo znajdziecie w nim presety, które będą dawać Wam efekty boho, rustykalne, vintage, filmowe, pastelowe i wiele, wiele innych. Po prostu wszystko to, czego potrzebujecie w jednej paczce presetów. I te presety testuję też już od kilku miesięcy na rozmaitych zdjęciach wykonanych różnym sprzętem. Zebrałem zdjęcia od moich znajomych fotografów i przetestowałem te ustawienia na naprawdę mnóstwie różnych zdjęć. Dzięki temu presety są dobrze dopasowane do rozmaitych ujęć. Kiedy użyjecie je na swoich zdjęciach, będziecie mieć gwarancję po prostu, że one zadziałają. Natomiast do zestawu dołączam również krótkie lekcje, które pozwolą Wam maksymalnie po prostu wykorzystać potencjał tego zestawu. Premiera już 10 lipca, a teraz czas na moje porady właśnie z takiej górskiej fotografii trekkingowej. Kiedy czytamy czy oglądamy różne poradniki na temat fotografii krajobrazowej, często przewija się temat wysokich przysłon, rzędu na przykład f8. Żeby uzyskać jak największą głębię ostrości, żeby krajobraz był od samego początku do samego końca ostry. I to jest oczywiście w większości przypadków dobre podejście, bo chcemy mieć ten krajobraz ostry. Chcemy pokazać pełne spektrum tego, co jest przed obiektywem. Ale nie zawsze takie podejście będzie najlepsze. Ja bardzo często wykonuję krajobrazy w ten sposób, że rozmywam pierwszy plan. Staram się umieścić coś na pierwszym planie, co będzie rozmyte, skompresowane. Dzięki temu ten krajobraz nabiera takiej głębi. Dlatego wykorzystuję często również niskie przysłony. Na przykład często w góry idę z obiektywem 35 mm i wykorzystuję przysłonę rzędu f2, f2,5, żeby też nadać właśnie takiej głębi temu zdjęciu, żeby rozmyć pierwszy plan i powieść wzrok odbiorcy na ten główny temat, który chcę pokazać. Ale to dopełnienie, ten pierwszy plan, który jest rozmyty, nadaje temu zdjęciu takiej głębi, takiej pełni i to wygląda również bardzo ciekawie. Także fotografia krajobrazowa to nie tylko wysokie przysłony, ale warto również eksperymentować z tymi niższymi, tylko że warto wtedy zawsze zwrócić uwagę, żebyśmy jakąś część tego zdjęcia rozmyli, bo jeżeli sfotografujemy krajobraz na przysłonie dłużej będzie wszystko w jednej płaszczyźnie ostrości, nie będziemy mieć tego pierwszego planu, no to po prostu nie będzie miało to sensu. Także jeżeli użyjemy niskiej przysłony, no to warto umieścić coś w tym pierwszym planie, co będzie skompresowane, fajnie rozmyte i nada naszemu zdjęciu głębi. Demian wspominał o tym, że nie zawsze musimy mieć ze sobą szeroki kąt. Często zdjęcia, takie właśnie z gór, fajnie wychodzą na tych dłuższych ogniskowych, kiedy skupimy się na jakimś detalu, kiedy nawet przybliżymy sobie jakąś odległą panoramę. A jeżeli chcemy na przykład wykonać szerszy krajobraz, uchwycić po prostu więcej w naszym kadrze, mamy piękną panoramę, którą chcemy sfotografować, a powiedzmy mamy podpięty obiektyw 50 mm czy 35 mm i on nie pozwala nam objąć całego kadru, to możemy wykonać bardzo prosty zabieg, który ja często wykonuję. Ja osobiście na wędrówki biorę często obiektyw 35 mm i 85 mm. I powiedzmy, że jesteśmy na takiej 35 i chcemy sfotografować szeroką panoramę. To wystarczy, że staniemy sobie w jednym miejscu i powiedzmy, że od tej strony chcemy robić krajobraz aż do tej strony. Bierzemy aparat, stajemy w miejscu, robimy jedno zdjęcie, nie odrywamy aparatu od oka, przemieszczamy się, tak żeby po prostu krawędzie te zdjęcia się łączyły, robimy drugie zdjęcie, przemieszczamy się dalej, robimy trzecie zdjęcie, przemieszczamy się dalej, robimy czwarte zdjęcie i jeżeli mamy potrzebę, no to kolejne. Po prostu stoimy w jednym miejscu i tylko robimy jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie, czwarte zdjęcie i wtedy te zdjęcia są mniej więcej wykonane w jednej tej płaszczyźnie, w jednej linii.
I dzięki temu później w obróbce, bardzo, bardzo łatwo, to nie jest żadna skomplikowana metoda. Wystarczy, że zaznaczymy te zdjęcia w Lightroomie i damy po prostu scal jako panoramę. Teraz widzicie na ekranie, jak to zrobić. Banalnie prosty sposób. Wystarczy wykonać kilka klatek w jednej linii i już mamy szeroką panoramę. I bez użycia jakiegoś ultra szerokokątnego obiektywu. Ja często korzystam z tej metody, bo dzięki temu nie muszę zabierać ze sobą kolejnych obiektywów bardzo szerokich, bo w ten sposób mogę sfotografować naprawdę rozległą panoramę. Na takie wędrówki często ze sobą biorę również statyw, ale nie mam na myśli takiego ciężkiego, dużego statywu, bo też nie o to chodzi, żeby obładować się sprzętem i po prostu zmęczyć się jego taszczeniem na różne szczyty. Wystarczy często wziąć mały statyw, który pozwoli nam na przykład zrobić razem z osobą, którą wędrujecie, jakiś wspólny portret, wspólne zdjęcie. Ustawiacie sobie aparat, na przykład ja biorę często taki malutki statyw Manfrotto Pixie, ustawiam sobie go na drodze, na szlaku, na jakimś kamieniu, skalę, włączam samowyzwalacz, ustawiam ostrość na osobę, którą będę fotografował razem ze mną, bądź po prostu korzystam z telefonu i zdalnie wyzwalam migawkę i w ten sposób wykonuję na przykład wspólne zdjęcie. Można oczywiście wziąć nieco większy statyw, na przykład Joby Gorilla Pod, z którego również często korzystam, on jest troszeczkę większy, bardziej stabilniejszy i możemy go ustawić na różnych takich pochyłych płaszczyznach. Także warto zawsze mieć taki statyw ze sobą, ponieważ na przykład możemy sobie sami zrobić zdjęcie bądź z osobą, którą wędrujemy. Także to jest też duży plus tego statywu na takich wędrówkach, ponieważ możemy właśnie wykonać takie zdjęcia. Wędrując szlakiem, często napotykamy na przykład strumyk czy wodospady i wówczas warto wykorzystać dłuższy czas naświetlania. I do takich zdjęć oczywiście niezbędny jest statyw albo po prostu nieruchome ustawienie aparatu na jakimś obiekcie. To pozwoli nam wydłużyć czas naświetlania na tyle, żeby rozmyć płynącą wodę. Dlatego ja uważam, że ten statyw zawsze warto mieć ze sobą, tylko mieć ten statyw trochę mniejszy, poręczny bardziej, który pozwoli nam właśnie na swobodne wędrowanie, a jednocześnie wykonanie takich kadrów. Oczywiście przyda się również filtr ND, który pozwoli nam wydłużyć ten czas naświetlania, kiedy będziemy mieć aż za dużo światła i dzięki temu po prostu uzyskamy takie fajne efekty, które ukażą na zdjęciu tą płynącą właśnie wodę. Tak właśnie prezentują się porady zarówno od Damiana, jak i ode mnie. Bardzo podoba mi się podejście Damiana do tej dziedziny fotograficznej, ponieważ jest ono inne niż wielu fotografów krajobrazowych. I właśnie o to też chodzi, żeby iść swoją ścieżką, wykonywać zdjęcia według własnych preferencji, żeby czerpać z tego satysfakcję i żeby te fotografie przede wszystkim podobały się nam, żebyśmy mieli radość, kiedy je fotografujemy. Nie warto iść ślepo po prostu za jakimiś poradami, jeżeli to nie jest w zgodzie z naszym podejściem, z naszym stylem. I warto popróbować po prostu różnych metod i w tym wszystkim odnaleźć siebie. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam właśnie odnaleźć taką Waszą ścieżkę fotograficzną i pomogą Wam po prostu robić lepsze zdjęcia, kiedy będziecie wędrować, podróżować, trekkingować, chodzić po górach. Jeszcze raz na koniec dziękuję Damianowi za udział w tym odcinku, za wiele cennych porad. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę dla naszego gościa i oczywiście wpadnijcie do niego na kanał czy na Instagram. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, bo tam znajdziecie również bardzo ciekawe materiały na temat takich górskich wędrówek. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!